Jak Polacy oceniają występ naszej kadry na Euro? Czy ich zdaniem Paulo Sousa powinien kontynuować swoją pracę? Wsłuchaliśmy się w głos kibiców. Zapraszam. Jak ocenia pan występ reprezentacji Polski na Euro? Moim zdaniem powinni, tak jak Pucha czy coś takiego, to nie do końca spełnili swoje zadanie moim zdaniem. Dlatego był zmieniony w drugiej połowie. Większość graczy jak Glik, lewy na swoim poziomie, tak? Reszta za dużo moim zdaniem odstawała od Szwedów. Dosyć pozytywnie, pomimo porażki w dwóch meczach. Uważam, że zabrakło trochę czasu i zgrania w defensywie ogólnej, żeby tutaj wszystko poskładać tak, jak to powinno być przed Euro. Ale jednak uważam, że cały projekt, który powstał, bo nie patrzymy tylko na Euro, bo to wiadomo, że to chodziło tu i teraz, ale też na projekt przyszłościowy. No trochę było zawodu, ale w sumie nie pokazali niczego, czego byśmy się nie spodziewały. No, tak trochę mi się podobało, ale no, gdyby nie odpalić z Euro, to może było lepiej. Pierwszy mecz stracony jak zawsze, drugi mecz super, walka do końca. No i trzeci mecz skończył się no niestety porażką. Jeden Lewandowski meczu nie wygra. No, to jest taki krótki komentarz. Gra była zła. Tak jakby wyglądało, jakby byliśmy w ogóle nieprzygotowani do tego wszystkiego. Myśli pan, że Paulo Sousa powinien kontynuować pracę po Euro? Moim zdaniem tak, bo to jest troszkę inna myśl, nie? I wiadomo, że przez 4-5 miesięcy to nie zrobimy nic z tego, żeby nie można, nie wiem, stworzyć drużyny, która będzie grała w taki sposób, czyli automatycznie, tak? Bez tego. On wprowadza, stara się coś zmienić. I to nie jest tak, że zrobimy to w pół roku. Myślę, że można patrzeć przyszłościowo już na tą kadrę bardziej, pomimo że wiadomo, że już nasi weterani, tak jak Lewandowski, Glik i tak dalej, mają już swoje lata. Może był piłkarzem, a czy trenerem jest dobrym? No nie, może to kumpel Bońka. Nie uważam, żeby zmiana trenera coś dała. Trzeba zmienić drużynę, przebudować. Widziałem, co się dzieje i Lewandowski sam meczu nie wygrał.